Paweł gotowy? Gotowy. Leopold, stawasz gotowy? Fero nie rodził się gotowy, więc... Ale mam taką prośbę. No. Leopoldzie drogi, bo ty masz bardzo dobre predyspozycje do tego, żeby to tak ładnie z gracją rozpocząć. Że może byś pokazał zgrabnym jak ruchem. Się rozpoczyna? Jak się rozpoczyna, tak wiesz, ja jestem na przykład pierwsze skrzypce, ale już jesteśmy po przywitaniu, ale nie, bo w ogóle. A ja jestem pierwsza trąbka. Tak. No, to już się z tobą nie witam, za daleko. Za daleko siedzisz. No i teraz dajesz mi znak, że mam rozpocząć. Dam ci najpierw taki auftakt, proszę bardzo, i bardzo dobrze. I Want to Believe, czyli rozmowy niereżyserowane. Naszym i Państwa gościem, no nie kto inny, tylko najbardziej znamienity muzyk, mecenas i można powiedzieć ojciec chrzestny wielu młodych artystów wywodzących się z naszego ukochanego Zawiercia. Leopoldzie, bardzo nam miło i od razu na początek... Tak. Również jest mi bardzo miło. Tak. Witam jeszcze raz. Główny animator kultury w mieście Zawiercie. Tak. I nie tylko, powiecie nawet. Ja nie wiem, czy to nie są zbyt górnolotne słowa, bo ja nigdy tak siebie... O Boże, ale Poldek, nie, dzisiaj nie jesteś skromny. Ale... My wszyscy wiemy, że ty z natury jesteś człowiekiem niewyobrażalnie skromnym, ale dzisiaj ty jesteś grillowany na kanapie, więc... Nie siołoski, chłopie, przecież ty się kumplujesz z jednym z najsławniejszych w ogóle postaci polskiej muzyki rozrywkowej. Dawniej klasycznej, ale umówiliśmy się, że to jest rozrywkowa, bo to pan Niesiołowski powiedział, że jak się go zapytałem, to on powiedział, że ja mówię, co pan widzi w tej muzyce klasycznej, dlaczego pan ją tak wpycha od lat? On powiedział, no proszę pana, jak to się tworzyło, to nie była muzyka klasyczna, tylko to była normalnie muzyka rozrywkowa. Tak się kiedyś ludzie bawili przy tej muzyce, dzisiaj nazywa się to klasyką, ale tylko ze względu, jak to powiedział pan Niesiołowski, na wiek. Po prostu z wiekiem pewne rzeczy nazywane są klasyką. No tak, z jakby pewnym ugruntowaniem na rynku. Tak, mówi się, tak powiedział klasyk, albo tak napisał klasyk, no więc jest coś w tym. Oczywiście Maciej mówi, Niesiołowski, jeżeli o nim mowa, że on muzyki rozrywkowej za bardzo to nie kocha i nie bardzo rozumie. Aczkolwiek no, ucho ma dobre i czasami może lepiej, że nie rozumie, bo on powie tak wprost, tak lub nie. Tak. No ale podoba się, nie podoba. Ale kim ty się bardziej czujesz? No bo jesteś animatorem kultury, organizujesz wydarzenia kulturalne, jesteś dyrektorem ośrodka kultury w Kroczycach, a jednocześnie jesteś nauczycielem śpiewu, jesteś dyrygentem, jesteś artystą, więc... Menadżerem. Dyrektorem. No tak. Tyle tych ról. Wszystkie związane z kulturą, ale każda i jakby inna. Tak, no każda jest inna. Jakoś tak samo wyszło. Zaczęło się przecież od tego, że co, no, że zacząłem uczyć w szkole w Krymołowie. Śpiew. Znaczy muzyki. Muzyki, to tak się nazywało. Ale kiedy to było? No okej, dobra, okej. Okay. To się wytnie. Miałeś inny kolor włosów wtedy. W ogóle miał włosy. Miał włosy, ale pod nosem nie miał nic jeszcze. Powiedz mi, kiedy się zorientowałeś, że twoim przeznaczeniem jest muzyka? Kultura, sztuka, muzyka. Kiedy poczułeś w sobie, ile trzeba mieć lat, żeby poczuć takie natchnienie? To, że muzyka to jest coś, co kocham. Tak naprawdę to... Ale to muszę wyjść od jakiegoś momentu, dobra? Żeby się tu uświadomić. Była sytuacja, że uczyłem w Krymołowie, czyli w szkole, uczyłem muzyki. No i profesor, dyrektor ówczesny mówi, że podoba mu się moja praca, ale bardzo by chciał, żebym to jakby sformalizował to swoje wykształcenie, no bo wtedy miałem 21 lat, więc różnica, no 22 może, no ale to różnica między mną a uczniami 8 klasy to była 6 lat. Czy nie miałeś studiów wtedy skończonych? Nie, wtedy nie miałem. Nic. Miałem półtora roku Akademii Muzycznej w Krakowie. To było wszystko. No i pojechałem do Częstochowy, żeby tam się zapytać o możliwość studiowania na WSP, na Wydziale Edukacji Artystycznej. No, to się nazywało wtedy wychowanie muzyczne. Mhm. W każdym razie, na studiach, słuchajcie, zaczęło się tak, że wszedłem we współpracę z takim miastem jak Jedlina Zdrój. I tam... Razem gdzie to jest? Kotlina Kłodzka, pod Wałbrzychem. Razem z moją wtedy jeszcze nie żoną, narzeczoną, zrobiliśmy tam festiwal. Anita. Tak. I w tym momencie pozdrawiamy naszą zawierciańską diwę, ulubioną śpiewaczkę niektórych tutaj. Anitka, odezwij się. I tam zrobiliśmy chyba 4 festiwale we współpracy z Akademią Muzyczną właśnie w Katowicach.
i uczelniami artystycznymi w Polsce. Ja jeździłem po różnych... Będę tym irytującym prowadzącym, za daleko jesteśmy. Tak? Tak. To będę daleko. Dawaj. Dobrze. Dawaj, w każdym razie, smaki. Bo do czego zmierzam? No bo ja wtedy tak samo poznałem takich ludzi jak Bogusław Kaczyński. Bo no. Zawsze spotykałem. No i teraz to już jest nazwisko. To jest rodzina z tym. Nie, nie. To jest z tych artystów Kaczyńskich. Ważne jest to, żeby na swojej drodze spotkać różnych ludzi, którzy w jakiś sposób wspierają cię w tym, co robisz. Kojarzymy, ten pan z muszką z telewizji. Tak, tak, tak. Rzeczywiście człowiek wielkiej kultury, wielkiej galanterii. Jego poznałem przy okazji jego 50. Jastrzębia Góra, o której mówiłem wcześniej, jeździłem jako oboźny. Poznałem tam pana Krzysztofa Pendereckiego. Czyli on też lubił odpoczywać w Jastrzębiej Górze. Tak, ponieważ miał tam swój apartament, o którym nie wiedziałem. I to była bardzo śmieszna sytuacja, bo też tam byliśmy właśnie na obozie z moją żoną i z taką znakomitą pianistką, studentką wtedy, Basią Karaśkiewicz. I trafiliśmy zawsze co tydzień do takiego lokalu, takiej kawiarni w takim starym stylu, gdzie dwie panie tam... Biały fortepian, dwie panie... Nie, nie fortepian, był pianino. Był pianino. No, przepraszam, bo ja nie rozróżniam. Pianino jest małe, a fortepian jest duży. Tak. I czarny. A biały też. W każdym razie, no i tam było to pianino, no i sobie tam czasami się tam podgrywaliśmy, śpiewaliśmy sobie, bo to ludziom się podobało. No i pani się pyta, kiedy przyjdziemy znowu? A przyszły piątek przyjdziemy. A, fajnie. A tak się spytała, no to myśmy przyszli w przyszły piątek. Patrzymy, pełna knajpa ludzi. A skoro państwo tak powiedzieliście, że przyjdziecie, to zaprosiliśmy paru znajomych. Może państwo powtórzycie taki występ jak ostatnio. Wiecie, tak, krótkie spodenki. No, żadnych nud. No harcerz, no. No to harcerz. No. Żadnych nud, no bo nie mieliśmy żadnych nud, no bo skąd nuty? Przecież pojechałem na obóz harcerski. Dobra, no ale jakoś zrobiliśmy to, mówiąc krótko. Bawiliśmy się, podobało się, śpiewaliśmy. Po czym ona mówi, że to robimy we wtorek. Pamiętam, że to był wtorek. A dlaczego we wtorek? Bo przyjeżdża do nas pan Krzysztof Penderecki, bo to ja mina. Bo ale on, ten Krzysztof, ten Krzysztof Penderecki. Ponieważ on miał tam swój apartament. Tam. No i to się chyba nazywało pod kominkiem, ale to już było parę lat temu, więc nie chcę skłamać. No i czy zaśpiewamy tam, jak pan Penderecki przyjedzie? No to my strach w oczach. Jak to zagrać? Nie mamy nut, nie mamy strojów. Zadzwonimy do domu, może nam przyślą smoking, albo jakieś sukienki, albo coś, bo nie było komórek, tylko trzeba było dzwonić z tych telefonów przy poczcie. No, ale ona mówi, dobra, może on się przestraszy, może mu się nie będzie podobało, tak powiedziała ta szefowa. A w końcu zadzwoniła, a to przyjdźcie tak, jak jesteście. No i przyszliśmy w tych krótkich gaciach. No i wchodził pan Penderecki. Myśmy tam mu zaśpiewali, tam parę rzeczy. Co graliście? No, arię z Kołuby, bo to co umieliśmy na pamięć. To, co umieliśmy na pamięć, bo ta pieńska to, co umiała. Albo ja grałem mojej żonie, albo moja żona grała mnie. No więc tak żeśmy się ratowali. No i poszło tak. No, było śmiesznie, to było jego imieniny. Była wtedy ówczesna pani minister, więc było naprawdę wielu, wielu znakomitych ludzi. No i później siedzieliśmy, że tak powiem, z nimi przy stole. Czułem się tak trochę niezręcznie w krótkich spodenkach. No ale była rozmowa właśnie z panią Penderecką, z panią Elżbietą. Zresztą następnego dnia też tam przyszedłem, bo miałem coś do załatwienia jeszcze z panią tą gospodynią. No i siedział pan Penderecki i mówił, a to proszę usiąść. Napił się pan piwa? Mówię, tak. No i siedzieliśmy, piliśmy sobie ale zdjęcia piwo. Nie masz. Nie mam, nie miałem komórki. No. Kto najpełniej wykorzystał talent, który Bozia obdarzyła, a ty rozwijałeś? Najpełniej chyba swój talent... Ale o Benku nie. Benek nie może być. Nie, nie, to inaczej. Każdy z tych ludzi wykorzystuje talent swój na swój sposób. Więc ja nie mogę powiedzieć. W każdym razie mogę powiedzieć, co kto mniej więcej robi. Przemek Rzet. Pracuje w Filharmonii Narodowej, jest solistą chóru. Śpiewał na stulecie miasta Zawiercie, jak był koncert. Joanna, obecnie Waszkiewicz, wtedy Ciupa, kiedy miała 19 lat, ja dostałem propozycję zaśpiewania koncertu w Paryżu, w Kościele Świętej Magdaleny z Filharmonią Wałbrzyską, między innymi, i żebym znalazł jakiś mezzosopran. Asia była wtedy moją uczennicą i zaproponowałem ją. Spytałem się pana Wilkomirskiego, czy taka kandydatura mu pasuje. Powiedział, że jeżeli ja nie mam zastrzeżeń, to on też nie ma zastrzeżeń.
No i myślę, że to był taki dobry start, ponieważ później na studiach śpiewała wszystkie jakby takie role oratoryjno-kantatowe na uczelni. Także był dobry start. Zresztą też była finalistką konkursu Moniuszkowskiego. Czyli bardzo wysoko zaszła, a po drodze jeszcze parę innych konkursów tak samo była na czołowych miejscach. Albo pierwsze, albo ktoś tam miejsce, albo wyróżnienie. Zawsze wracała z jakąś nagrodą. Teraz właściwie też ma swoje studio, uczy śpiewu, jest trochę wolnym strzelcem, zresztą dlatego to się nazywa wolny zawód. Marcin Kopeć, no to bardzo pilny, bardzo pracowity człowiek. Skończył studia w Krakowie. Zespół Śląsk. Nie, to Maciek Kopeć. Marcin Kopeć. I w tej chwili ma agencję impresaryjną, bardzo poważną europejską agencję impresaryjną, z którą współpracują, że tak powiem, najwięksi śpiewacy. A Anglisz, tak? W Anglii siedzi w tej chwili. Ma też znakomitą żonę śpiewaczkę i ludzie, którzy u niego śpiewają. No ale ty też masz znakomitą żonę śpiewaczkę. Tak. Ale jakby nie mieszkam w Anglii. No więc to są takie powody do dumy. A też co jakiś czas, bo jeszcze przede wszystkim nie wspomniałem o Dębicy, bardzo ważnym mieście. Współpracuję z Dębicą, gdzie od 20 lat wystawiamy co rok jakiś spektakl operowy, operetkowy lub musicalowy. A co znaczy, że współpracujesz z Dębicą? Miasto, orkiestra? Tak, ma. Tam jest. Nie tylko opony? A to jest miasto mniejsze od Zawiercia. O 5 tysięcy. Nie, jeszcze jak byłem radnym, to proponowałem, żebyśmy szukali miast partnerskich w Polsce, a nie za granicą. Że wtedy lepsza współpraca. Mm. I pomysł ten wtedy się nawet podobał, no ale jakby... Niezrealizowany też. I oni byli chętni, my byliśmy chętni. Gdzieś było jakieś... Gdzieś czegoś nie było, nie wiem gdzie. W każdym razie ja uważałem, że to byłaby... No bo kto by chciał do Dębicy jeździć raz do roku na spotkania partnerskie? No ale... Który z radnych, nie? Lepiej, Węgry jechałem, na Ukrainę. Właśnie nasi no. radni raz byli tam właśnie i byli pod wrażeniem. Zresztą tak samo Dębica do nas też przyjechała. No i wszystko się układało. Dlaczego? Bo jak były koncerty jakieś ważne miejskie, to przyjeżdżała na orkiestra z Dębicy i grała u nas. Jak moi uczniowie, też Paweł Adamek, który tam jest dyrektorem tego przedsięwzięcia, pytał, czy kogoś mam, to chyba z pięcioro moich uczniów tam wystąpiło w tych spektaklach, produkcjach. Więc to nie jest tak, że to była współpraca no name. Jak było nadanie godności Bazyliki, to też grała właśnie orkiestra z Dębicy. Orkiestra z Dębicy grała. Także to nie jest tak, że to partnerstwo było nie wiadomo jakie, a tym bardziej, że Dębica też dysponuje świetną salą gimnastyczną, tak to nazwijmy brzydko, pływalnią krytą na 50 metrów, lodowiskiem, więc wydaje mi się, że te korzyści partnerskie byłyby lepsze niż właśnie z miejscowościami na Węgrzech, gdzie rzeczywiście tam można pojechać odpocząć. No. Znaczy, basenach termalnych. No i co? No i dalej tak, no... Waldemar Walicki, to była następna osoba. No która... właśnie, bo wiesz, trzeba ci skracać troszeczkę, Waldemar Malicki... mało czasu, a Waldemar Malicki to jest taka postać, wiesz, Penderecki, Malicki, Niesiołowski, to jest górna półka w ogóle. Tak, i bardzo cieszę się, że mogłem tych ludzi, tak powiem, poznać i jestem w jakiś sposób zaprzyjaźniony z tymi ludźmi. Znaczy, pan Bogusław już nie żyje, prawda, ale to jest właściwie bez sensu, ale do tej pory mam numer jego telefonu w komórce, tak. Powiedz mi, taka najgorsza rola, jaką musiałeś odegrać lub, wiesz, no... Najgorsza z najgorszych. Taka, że po prostu, mimo że jesteś artystą, to byś tego więcej nie popełnił. Właściwie nie wiem, czy w tej chwili mam takie... Masz taką? A najlepsza? Taka rola, z którą... Się dobrze czuję? Znaczy, to takich ról było kilka, naprawdę. Świetnie się czułem jako Torreador Carmen. Jako Escamilla. To zrozumiałe. No, ale tam w tej operze śpiewałem trzy role, bo śpiewałem Escamilla, śpiewałem Moralesa, tylko że nie w jednym spektaklu oczywiście, śpiewałem tak samo Dankajra, także trzy role. Cyrulik Sewilski, moja ulubiona opera, ponieważ tam śpiewałem, to była moja pierwsza opera. Tam śpiewałem partię doktora Bartolo, a później w Gliwicach była to partia Don Bazylia. Więc takie rzeczy i bardzo lubiłem, jest rewelacyjna dla barytona rola sierżanta Belcore z opery Napój miłosny.
taki włoski. I tutaj bo to już niestety. Ja, kojarzysz? To wiesz takie. O, tak. Jak to Belcore, szło? Jak to zanucić? Tak. Oczywiście, to jest tak, że on siedzi. Przyjechał na garnizon wojska, przyjechał. Ja siedzę. Tak, siedzisz na garnizonie. I on zaczął dziewczynę i tak. Tak jak Paryż dał bogini najpiękniejsze jabłko w darze, jak rycerski zwyczaj każe, ten Bóg jecik daje ci. I tak dalej. Więc mamy to? Ale z dobrym dźwiękiem, bo jak nie, to zrobimy powtórkę. No, każdy, no więc dobra. Tam... Ale reżyser to... mówi, że tam jest aplauz na widowni totalny. No, i jakieś spektakulárne wpadki. Zapomniałeś tekstu, kiedyś wiesz. Było. Tak? Z takich przypadków, to akurat nie mój przypadek, ale właśnie opera Carmen, w której grałem tego Torradora. Don Josego grał kolega z Dębicy. Tam w dużej mierze występują amatorzy. On skończył średnią szkołę muzyczną, ale zawodowo w ogóle jest masażystą. No. Ale masażystą takim, czy masażystą od rehabilitant. Od mięsa? Nie, rehabilitant. Nie, to nie ten. Nie masażerem, tylko masażystą. No i w każdym razie on miał taką specjalną, taką spektakularną wpadkę. Zabił Carmen 24 takty za wcześnie. Wziął. Gin Carmen! A później wziął ten nóż i rzucił. I ten nóż tak przeleciał i się wbił w ogóle w scenę. No tak, to jest jedno. W każdym razie już zorientował się, że coś jest nie halo. I Kaśka, która gra Carmen, tam leży i tak próbuje, że jeszcze... Trzeba ją dobić. Tak, no. No to on ratując sytuację. Carmen, dokąd idziesz? Ona, ponóż. No więc to, ale tak się okazało, to myśmy to wiedzieli, a okazało się, że wielu nie do końca wiedziało. No, myślę, że tak ma być. No, więc... no jak ktoś nie zna sztuki, to się delektuje treścią, no. a nie szuka. W każdym razie wtedy, w tym czasie też, jak pracował ten chór, to stwierdziłem, że trzeba poprawić swoje predyspozycje manualne, no bo byłem śpiewakiem, nie byłem dyrygentem. I zacząłeś tak. Machać. Tak, no machałem, nazwijmy to trochę jak cepem. I wtedy razem z Basią Czajkowską, nauczycielką muzyki z gimnazjum numer 1. Wszyscy znają Basię Czajkowską, no. Leopoldzie. No. Basiu, pozdrawiamy cię serdecznie. Poldek tłumaczy, wszyscy wiedzą. Poszliśmy na studia chór mistrzowskie do Bydgoszczy, które trwały 2 lata podyplomowe. I tam rzeczywiście pierwszy raz próbowałem, nazwijmy, takiego dyrygowania pod fachowym okiem. Był to dla mnie duży stres, W każdym razie przekonałem się, że lubię to. Ale robiłeś to już dużo wcześniej. Tak, robiłem wcześniej, z tym, że jakby... Amatorsko, tak to nazwijmy. Tutaj można powiedzieć, że... A różni się amatorskie machanie od profesjonalnego machania? Różni się, dlatego że... Bo to się śmieją z tych dyrygentów, że tylko rękę podają, a i tak wszyscy mają, no to po co dyrygent? No tak, ale to na przykład, przypomnijmy, to się zgadza, tylko że dyrygent jest po to czasami, żeby dać dobrą emocję. No żeby... Tak, oczywiście. Nie zastanawia się nigdy, Paweł, no masz nuty, bo ja uznaję, że dyrygent no to kieruje tą orkiestrą, przygotowuje do wykonania. Słuchajcie, bo to jest tak. No. Nie tylko później macha, znaczy później nadzoruje nad tym... Koncert jest finałem. Mhm. Koncert jest finałem. Tak naprawdę na koncercie to przypomnę, można... To można machać. Można tak machać. Mhm. Można. Albo tyle. Całą pracę tak naprawdę robi się na próbach przed koncertem. Ciężkie czasy. Ciężkie czasy dla artystów, dla twórców, dla dyrygentów, dla menadżerów, dla wszystkich, dla całej branży ciężkie czasy. A mimo wszystko Leopold Stawarz przynosi nam do studia piękny, świeżutko, niedawno wydany album. Jeszcze zafoliowany, tak. I z czym to dało się? Ze skałką? Tak. Ale to ja dostałem. No ale jeżeli obejrzę tylko, no oddam się. Nieodkryty ląd. Nieodkryty ląd. Ja o to opowiem o tym, ale to... Ale ładne zdjęcie. W każdym razie jeszcze ze słoneczkiem w oknie. Powiem tylko jeszcze o tych artystach w czasach pandemii, że wielu zawierciańskich artystów musiał opuścić zawiercie w ogóle. Tak. Ponieważ no, zawiercie, które ma olbrzymie możliwości, jakoś no, od kilku kadencji nie jesteśmy w stanie zebrać się tak do kupy, żeby stworzyć instytucje typu Teatr Muzyczny w Zawierciu, gdzie mamy kanał... A stać nas? Stać nas? Aha. Tak? Pewnie, że stać. Stać nas na bardzo wiele rzeczy, tylko przede wszystkim... To się zawsze zapomina o tej sztuce. Tak? Ale trzeba powiedzieć jedno, zrób to. Proszę bardzo. I już. I robimy. Przecież, przepraszam, nasz chór wystąpił w kilku spektaklach. Była sytuacja kiedyś tego typu, że przygotowałem chór do opery Traviata.
I zrobiliśmy tą trawiatę, no i zaproponowałem, żebyśmy wystawili ją w MOK-u. No ale padło pytanie o kwotę. Powiedziałem, to była niska kwota, naprawdę była niska kwota. Ale dyrektor i tam po konsultacji, no, że teraz może nie bardzo się... No to mówię, szkoda mi traci potencjału chóru. Tak. I to wystawiliśmy to w Myszkowie. I do, pełna sala. Tak. I do dzisiaj wspominałem. No? Tak, no tak samo, więc... Taki... Pokłóciłeś się z Mokiem, założyłeś swoją filharmonię ale nie, jurajską. Nie, nie, ja się z Mokiem nie pokłóciłem, absolutnie. Tylko założyliśmy stowarzyszenie, bo to jest stowarzyszenie, które nazywa się po prostu Filharmonia Jurajska. I to nie jest absolutnie żadna kłótnia. Na przekór, to nie jest absolutnie na przekór, tylko po prostu alternatywę, żeby mieć alternatywę. Alternatywę, tak. Tym bardziej, że ja w konflikty z MOK-iem nie zamierzam wchodzić. MOK jako taka tego typu instytucja realizuje swój program według swojego statutu, więc tak jest. Nie widzą muzyki klasycznej w swoim statucie. Ale widzą oczywiście, tylko że czasami ja bym jeszcze widział muzykę kameralną. Gdzie też MOK-u zrealizowałem dużo koncertów i to za przyzwoleniem i MOK-u i władz miasta, więc to nie jest tak, że MOK nie chce. Tylko czasami jest coś takiego, że chcemy zrobić coś mniejszego, co nie zawsze wymaga sali na 500 osób. A taką salą właśnie, która spełnia te parametry, jest sala w Hutniku. Więc poszliśmy do pani prezes, porozmawialiśmy i pani prezes jest jak najbardziej za. I tam realizowaliśmy kilka koncertów. Bardzo udanych zresztą. Zresztą są do obejrzenia na YouTubie. I te koncerty odbywają się akustycznie. Nie ma tam nagłośnienia, bo tam jest fajna akustyka. I jest to absolutnie, nie jest to kontra dla MOK-u, tylko wydaje mi się, że to jest kooperacja. Zresztą ja jak najbardziej byłbym za, żeby mogło to jakby te dwie instytucje współpracować. Szanowni Państwo. Ty możesz jedynie coś... Mamy. U Ciebie może coś szczelić. No. Mamy Panteon. W kolanach Panteon czyste. Sławi naszą Sławę Zawycięską, która z największymi sławami występowała na wielu estradach. Wielka to dla nas przyjemność. Ogromny zaszczyt. Mamy nadzieję, że wkrótce rozwiąże się problem pandemią i artyści będą mogli wrócić na scenę. Co ja gadam w ogóle? Na scenę. Wierzę w to, że pandemia wkrótce się skończy Leopold Stawarz będzie mógł kontynuować swoje wielkie dzieło. Tak. Przez ciebie, bo mi przerywasz ciągle. Przerywasz mi. No ale dobry prowadzący nawet z przerwami może. Nie, ale ja nie jestem dobry prowadzący. Ale w tym momencie pokazałeś mu, że ma śpiewać. Ale no to on nie zaśpiewa. Tego widzowie nie zniosą. Zaśpiewa cienkim głosem. Wierzę w to, że wkrótce to się wszystko skończy. Leopold Stawarz razem ze swoimi artystami wróci, Filharmonia Jurajska wróci, wrócą... Ale jeszcze coś muszę powiedzieć. Ale poczekaj, no ale... Dobra. Jak dam ci znak. Powiesz jeszcze, ale to wtedy... Tak się zamyka, żeby nie mówić na razie. Na przykład. Wierzę w to, że są młodzi artyści, którzy bądź otarli się o pracę z Leopoldem Stawarzem lub marzą o tym. Zachęcamy serdecznie. A właśnie, Poldek jest bardzo otwarty młodzi, do tego. Młodzi ludzie, gdzie się mają zgłaszać? Poczekaj. I teraz tak i na koniec. Ty dostaniesz dwa zdania i ty dostaniesz ja dwa zdania. Ja muszę mieć więcej, bo ja muszę nagadać. Państwu dziękuję, bo te gaduły nie dadzą dojść do słowa. Proszę bardzo, ja się prowadź się po swojemu. Bo jeszcze w czasie pandemii. W tamtym roku też kilka osób od nas zdawało na wyższe studia, na śpiew. Agnieszka Azarowicz, która uczyła się u nas w MOK-u, później ukończyła szkołę średnią w Warszawie. Od tamtego roku studiuje w Łodzi. I też pandemia, zamknięte szkoły, wszystko. Co ma zrobić? Panie Polku, co ja mam robić? No to przyjedź. No co, nie pomogę? Pomogę. Inne dziecko, które... Znaczy dziecko, bo to 19-letnie. Dla ciebie to wszystkie dzieci. Tak. Też jedna ze szkół w Katowicach. No i też mówi, że pandemia... Co, no dobra, no przyjedź, no przecież... To jest... Co, mam wyrzucić? No nie. Nie, no i co z nimi robisz? Tą płytę, tak? Tą płytę to zrobiłem. No ale przyjedzie. Z artystami skroczy. Z artystami skroczy. I z tymi ludźmi realizuję. I teraz mam zapotrzebowanie na następnych artystów i tak samo następne piosenki, więc to się ciągle coś tam dzieje. I tak, ale to... fajnie brzmi, słuchajcie tego, co mówi menadżer i jednocześnie artysta. Mam zapotrzebowanie na kolejnych artystów. Moja troszeczkę się dopiero wyjeżdża. Znaczy, czy jest takie coś, że realizujesz się przez to też? No pewnie się realizuję. Lubię, cieszę się, jak widzę finał. I jest też przyzwolenie oczywiście, bo to bez tego by inaczej nie było. No to możesz podziękować za to wsparcie. No dziękuję, zawsze dziękuję za wsparcie. No. Gminie, wójtowi. No, ja panu Pantakowi. Tak, pan wójt, Stefan Pantak. Pana Pantaka również pozdrawiamy. Patrz na mnie przychylnym okiem zawsze.
Słowiańskie koszule, chyba z Ukrainy, ukraińskie. Bo w Polsce takich nie szyją. Mam, przyjął. Powiem gdzie nawet. Po programie. Mhm. Możesz w trakcie programu popromować. Jest pani Grażynka Murzyn, która szyje takie koszule. Koło Myślenic. Ale powiedz mi, skąd ta miłość do tych koszuli? Czemu nie masz normalnej koszuli polskiej? Bo ty jesteś prezesem, a nie z artystą. Ale mam koszule polskie. Ale nie na inną okazję. Ale do telewizji zakłada ukraińską. Na inną okazję. A te, mam do nich jakiś taki sentyment. Mhm. Artystycznie też się czuję związany z kulturą rosyjską. Bardzo lubię. Dumki rosyjskie, pieśni rosyjskie. Bo zdarza ci się nawet dyrygować w tej koszuli. Tak, nie? Ponieważ dobrze się czuję wtedy. Na dniach zawiercia dyrygowałem chyba nie w tej koszuli, a w takiej białej. Właśnie tak, to był Cugowski, właśnie Piekarczyk. Wtedy Marek Piekarczyk. To taka następna. No, daj spokój, to już nie damy rady. No. Data pierwszego występu jako artysty. 29 lat temu. 29 lat? Mniej ale data? No to później. Nawet mniej więcej. Ale nie, data. Chodzi mi 5 kwietnia, 3 kwietnia, 5 maja. Tak mniej więcej teraz, w okolicach marca. Czyli kwietnia. Za rok robimy 30. Ja, praca artystyczna. Ja miałem 25 robiłem. Jakiś benefis. No. Benefis. Ale benefis, ty. Znaczy, ale to robiłem już jeden. 25 lat robiłem. No 25 lat to ćwiórtka. No to, jest spoko. To 30. Tak 30 ml to już jest takie, wiesz, to już 30. Jest grubo. To była właśnie rola doktora Bartolo w operze Cyrulik Cywilski, którą doświadczałem na uczelni. Za rok 30 lat spotykamy się w tym studiu, a później idziemy na wielką kameralną imprezę. Waldziu. Jo. Dzięki. W każdym razie... Ale to czekaj, to po programie obiecaj, że przesłuchasz mnie i Paweł, który się bardziej nadaje na seks telefon. Dobrze. Ja aspiruję do takiego...